Golden Music News, Vicky Gabor, Moonlight. Tyle razy próbowałam ufać, nie mam siły dłużej tego słuchać, sama idę tam, gdzie chcę. Nowy singiel i nowa wytwórnia i podobno troszkę nowe klimaty, bardziej idące w R&B. Singiel bardzo fajny, oczywiście inspirowany idolką Vicky Arianą Grande. Niektórzy widzą w tym problem lub pożywkę jako dobry materiał na clickbait. Ja clickbaiterem nie jestem, a ludzie tak kochają clickbaiterów w dzisiejszych czasach. No trudno. I też nie widzę problemu w inspiracjach idolami, zwłaszcza, i tu podkreślam, kiedy ma się do tego predyspozycje warsztatowe. Teledysk bardzo fajny, jedynie co jest nie tak, to mało wyświetleń. To znaczy nie jeden chciałby mieć tyle, ale oczekiwania Vicky i managementu zapewne są większe. Roxana Węgiel, Kanaryjski. Bo przecież dobrze może być. Chwilę zwątpienia wszystkich sił. Rozpalić ogień. Zacznę może od tego samego, na czym zakończyłem u Vicky. U Roxany ponad 1 000 000 followków na Instagramie, a wyświetleń też jak na lekarstwo, biorąc pod uwagę oczywiście rangę tych dziewczyn. Gdzie są ci ludzie z Instagramów? Widocznie bardziej interesuje ich, jak wokalistka jest ubrana i jakie foty wrzuca, z kim chodzi, co je, ale żeby wesprzeć, to już nie. Parę razy posłuchać. Jeżeli chodzi o piosenkę, fajna, podoba mi się, letnia radiowa, duolipowa, ale nie ma wow. Chociaż piosenki Roxy mają to do siebie, że właśnie nabierają u mnie jakości po kilkukrotnym odsłuchaniu. Jakoś tak mam z odbiorem Roxy. Jeszcze chyba tak nie było, abym zachwycił się jakąś jej piosenką od pierwszego przesłuchania, aby było takie wow jak przy Halo. Myślę, że Roxy idzie w złym kierunku tym dualipowym. Moim zdaniem to nie na jej warunki wokalne. Dla mnie lepiej wypadła w piosenkach z ekipą, z Puff Beats czy Have of My Heart. Roxy spotkała Dua Lipę w Hiszpanii, jak pamiętamy. Może Lipa coś tam jej podszepnęła iść w tym kierunku czy coś w tym stylu. Ja bym spróbował współpracy na przykład z Sanach, jak przy Have of My Heart. Danelia Tuleszowa, Lucky Me. Nowy kawałek na jej kanale. I'm so lucky. Tadeusz Seibert, spragniony z The Voice of Poland, kolejny singiel. Po nieobojętności, który mi się bardzo podobał melodycznie, nadszedł czas na Pod prąd. Popłynę pod prąd, na drugi brzeg, nie groźny mi sztorm. Moim zdaniem nieobojętność melodycznie zdecydowanie bardziej wyszukanym utworem był niż Pod prąd. Monika Morka i Cudowronki. Hymn życia napisał czas, serce wciąż bije, więc lecę do gwiazd. Co to są cudowronki? Ptak chyba jakiś. Singiel w postaci lyric video. Piosenka fajna i też charakterystyczna melodycznie. No sama Monika swoim śpiewem sprawia, że to brzmi. Nawet najprostsza piosenka w jej wykonaniu byłaby charakterystyczna przez jej vibrato i barwę. Czy komuś się taka podoba, to już kwestia gustu. Ja słucham, to chyba lubię. Ewa Farna, No nie. Sztuka powiedzenia nie. Sztuka powiedzenia nie. Może dam jeszcze więcej. Ewa kawał Głosicka ma, to nie da się ukryć. Nowy singiel No nie wpada w ucho. To znaczy wpada w ucho No nie. Wpada w ucho ten nowy singiel, może tak. Natalia Schroeder, Para. Oglądając ten teledysk, przypomniał mi się taki kawał użyty w sketchu kabaretów. Biegnie sobie nosorożec przez pole galfowe, nie? I krzyczy, mam orgazm, mam orgazm. Znasz to? Nie. Szkoda, bo to fajne uczucie. Takie sobie, tak faktycznie fajne uczucie, tak sobie pobiegać. Fajne uczucie tak sobie pobiegać po lesie, na bieżni. Krystian Gontarz, uczestnik The Voice Kids, dwukrotny, wydał swój singiel Głowa do góry. Żyjemy innym radość dać. Cieszę się chwilą i tańczę.
No jak na debiucik to całkiem, całkiem. Tekst troszkę banalny, z deszczem na czele, ale prawdziwy. Jeszcze znając historię Chrystiana, to można się domyślić, o czym śpiewa. Żyje, by innym radość dać. Dobry przekaz, bo też trzeba pamiętać, że nie żyjemy tylko po to, aby brać i tracić. Żyjemy też, aby dawać i dla kogoś. Lucja Kania. Oj, tu znowu mnie zachwyciła swoim wykonaniem. Szykuje się chyba wokalistka taka pobrokowa i jeżeli będzie śpiewać takie kawałki, to ja będę słuchał. Będę obecny przy każdej premierze jej singla. Tylko błagam, nie załamuj rąk, chroni nas Bóg. Nauczym się umierać sobie, nauczym się ukrywać cały. A tu jeszcze nowsze wykonanie. Julia Chmielarska, czyli Julie Chan i jej nowy kawałek. Nie mam siły dłużej tego słuchać. Sama idę tam, gdzie chcę. Już nie boję się, świecę tak jak mulaj, mulaj. Do usłyszenia.